Dzisiaj chciałbym się zatrzymać na postaci zupełnie wyjątkowej w historii powojennego Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie tylko. Chcę również zwrócić uwagę na osobę, która potrafiła swoje przygotowanie profesjonalne, zawodowe wykorzystać w zupełnie zaskakującej, zapewne dla niej samej, ale być może i dla wielu czytelników jej książek, bo się okazało, że kompetencje zdobyte w jednym obszarze nauki nagle okazują się niezwykle przydatne w innym obszarze. I taka wymiana między dyscyplinami naukowymi jest czymś zaskakująco twórczym, poszerzającym nasze wyobrażenie, nasz sposób postrzegania rzeczy, które wydają się oczywiste, znane, a tymczasem ktoś przychodzi z zewnątrz i nagle nam pokazuje coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. Chodzi mi mianowicie o życie i dorobek pani profesor Anny Świderkówny, która żyła w latach 1925-2008, i jej dzieło chciałbym zatytułować Poznać tajemnice księgi, bo wydaje mi się, że kilkanaście książek, jakie pani profesor Świderkówna napisała, tak naprawdę służą, jak mówi jej tytuł jednej z jej książek, kiedy piaski pustyni przemówiły, chce jakby nadać, przydać głosu temu, co zostało zapomniane, zostało często zniszczone, wyparte, skazane na zapomnienie. Otóż warszawianka z krwi i kości brała udział w powstaniu warszawskim, była sanitariuszką. Takie fragmenty życiorysu są zawsze chętnie przypominane i słusznie, ale jednak pani profesor Świderkówna była daleko od kombatanckiego wspominania tylko tego tragicznego, heroicznego, ale tragicznego jednak epizodu w jej życiu. Całe swoje życie skoncentrowała na czytaniu tekstów z przeszłości. I o tym przede wszystkim warto pamiętać. Była przez 30 lat kierownikiem katedry papirologii na Uniwersytecie Warszawskim od 1962 do 1991 roku. I niezależnie od tego, jak to egzotycznie brzmi, ta katedra papirologii, chodzi przede wszystkim o to, że jest to niezwykle rzadka, wymagająca żmudnej pracy kompetencja odczytywania słabo zachowanych dokumentów pisanych właśnie na papirusie w różnych językach, ale przede wszystkim w języku greckim, bo chodziło tutaj o papirusy z okresu hellenistycznego, a jak wiadomo, ten czas kilka wieków przed i kilka wieków po naszej erze to był czas zdominowany właśnie przez kulturę grecką i język grecki. Jednak, co ciekawe, tak naprawdę pani profesor Anna Świderkówna jest znana z książek, które napisała już po przejściu na emeryturę. Mianowicie chodzi mi tutaj o taki cykl trzech tomów, trzech tomów książek zatytułowanych Rozmowy o Biblii, które pokazują, jak człowiek właśnie świecki, nie jakiś zawodowy ksiądz, wykładowca, ale właśnie osoba z zewnątrz, dysponująca jednak, mająca niezwykłe kompetencje językowe, potrafi mówić o Biblii w sposób zrozumiały, że to nie jest książka czy księga zamknięta dla specjalistów, czy tylko dla wierzących. Jest to książka dla wszystkich. Po prostu
profesor Świderkówna potrafiła opowiadać o Biblii jako o tekście kultury. I to jest niezwykle istotne. I kilka słów o każdym z tym tomu, z tych trzech tomów chcę powiedzieć, zachęcając oczywiście do lektury, ale przede wszystkim zwracając uwagę na to, że rozmawiając o Biblii, bo te książki wyrosły autentycznie z pogadanek, z audycji radiowych, z cotygodniowych spotkań nad Biblią, które pani profesor prowadziła u księży jezuitów w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej. Więc to rzeczywiście w tych książkach słychać słowo mówione, słychać niemal dziwiącego się słuchacza, dopytującego się, jeśli czegoś nie rozumie. I w ten sposób te książki nabrały takiego, no niemalże jak w dialogach Platona, wartkiego nurtu, w który człowiek łatwo wchodzi i staje się uczestnikiem tych rozmów. Pierwszy tom poświęcony był prawu i prorokom. To jest oczywiste ze względu na to, że właśnie ten korpus ksiąg prorockich i takich kodeksów prawnych stanowi no, najważniejsze części składowe Starego Testamentu, czy raczej Biblii hebrajskiej, jak dzisiaj słusznie mówimy. I pani profesor Świderkówna wskazuje na kontekst, w jakim te słowa prorockie były wypowiadane, w jakim to prawo się kształtowało. Więc znowu mamy do czynienia z takim odsłonięciem, otwarciem kolejnych ksiąg biblijnych dla nas, laików, którzy patrzymy często na tę księgę jako księgę świętą, zamkniętą, a tymczasem tam aż to życie w bulgoce. Czujemy, dotykamy tego niezwykle intensywnego spierania się różnych racji, i to, co jest zapisane, to jest jedna z możliwych wersji, oczywiście. Więc sama Biblia staje się takim terenem ścierania się różnych racji. Drugi tom pokazuje, jak z ludu księgi, Izraelczyków, Żydów, rodzi się judaizm jako pewien system religijny. Tak, że to już nie jest tylko księga, ale jest to również religia oparta na kulcie świątynnym, na ofiarach, na pielgrzymkach rocznych. Więc to wszystko dzięki tym rozmowom biblijnym możemy odkryć, możemy poznać judaizm jako religię rodzącą się, podlegającą zmianom, ulegającą również wpływom zewnętrznym, czy to właśnie helenizmu, zwłaszcza w Afryce Północnej, w Aleksandrii, gdzie była taka niezwykle żywa wspólnota żydowska, która przetłumaczyła swoje święte księgi na grecki, stąd jest ta właśnie Septuaginta wersja grecka. Więc to wszystko jest bardzo ciekawe i pokazuje, jak judaizm jest religią żywą, zmieniającą się, ulegającą jakby otoczeniu, ale również na to otoczenie wpływające. I trzecia rozmowa, to wszystko mówimy o książkach publikowanych w latach 90., to jest już Nowy Testament. I tutaj można powiedzieć, że profesor Anna Świderkówna czuje się naprawdę w domu, bo Nowy Testament jest, jak mi kiedyś opowiadała, bo miałem okazję z nią wielokrotnie rozmawiać, że właśnie dla niej chrześcijaństwo to jest tak naprawdę tekst. Ona nie rozstawała się z oryginalną wersją Nowego Testamentu, czyli właśnie greką, i tam czerpała swoje rozumienie chrześcijaństwa, swoje rozumienie katolicyzmu. I wielu ludzi, również księży, biskupów, szukało u niej porady. To jest bardzo piękne. Na przykład biskup Muszyński, myślę, że tu nie zdradzę jakiejś tajemnicy, ale był rzeczywiście zafascynowany jej znajomością Biblii, języków. Często u niej szukał rady, podobnie jak grupa benedyktynów tynieckich, którzy, jak wiadomo, przetłumaczyli na nowo Biblię hebrajską i grecką, Nowy i Stary Testament, na taką polszczyznę bardziej dostępną,
ale właśnie często tym słusznym zamiarom nie towarzyszyły kompetencje językowe. Taki znany biblista, bardzo świetny znawca Biblii i sposobów interpretowania i tłumaczenia, ksiądz Eugeniusz Dąbrowski, po ukazaniu się pierwszej wersji Biblii Tysiąclecia w 1965 roku mówił, że to jest Biblia tysięcy błędów. Rzeczywiście te kompetencje językowe nie zawsze były na wysokości zamierzeń i trzeba powiedzieć, że od 1965 roku, od tego pierwszego niefortunnego wydania, zbyt pośpiesznego i niedojrzałego, do kolejnych wydań droga była długa i kręta, ale właśnie pani profesor Anna Świderkówna odegrała dużą rolę, żeby benedyktynom, zwłaszcza ojcu Augustynowi Jankowskiemu, podpowiadać lepsze językowe rozwiązania, bardziej zgodne z duchem języka polskiego. Także dzisiaj już jest to naprawdę Biblia tysiąclecia w powszechnym użytku, która wiele z tych błędów, które zarzucał tłumaczom ksiądz Dąbrowski, wyeliminowała. Także wkład pani profesor Świderkówny w powojenną kulturę religijną Kościoła katolickiego jest nie do przecenienia. Warto sięgać do jej książek, warto poznawać świat Biblii oczyma osoby kompetentnej, uwolnionej od ideologicznych okularów, bo muszę powiedzieć, i to jest bardzo istotne, że Świderkówna doszła do Biblii z zewnątrz, wychowana w rodzinie ateistycznej, zaciekawiła się Biblią jako dziełem literackim i w ten sposób jakby doszła do wiary i do chrześcijaństwa. Nie było to coś rutynowo odziedziczone. I ten sposób takiego świeżego spojrzenia na chrześcijaństwo jest w polskim katolicyzmie bardzo rzadkie, dlatego tym bardziej zachęcam do ponownej lektury jej książek, a dla ludzi młodych, którzy, jak sądzę, słuchają również moich pogadanek, może to być pierwszy kontakt z tym fascynującym światem Biblii.